Grzegorz, nie pierwszy raz w tym sezonie jest tak, że przegrywamy ze słabszym rywalem, a w kolejnym meczu mamy teoretycznie trudniejszego przeciwnika i pokonujemy go w dobrym stylu. Z czego to wynika? Ja myślę, że dużo zależy od nastawienia przed meczem. Widzieliśmy mecz z Sanokiem, gdzie naprawdę chcieliśmy ładnie z nimi wygrać. Co się nie udało, bo to się zemściło. Dzisiaj byliśmy konsekwentni od pierwszej tercji, mimo tego, że przegrywaliśmy. To my mieliśmy więcej sytuacji, to my prowadziliśmy cały czas tą grę. I dobrze, że byliśmy też konsekwentni do końca, że czekaliśmy dalej na te swoje szanse i je wykorzystaliśmy. Właśnie trzeba podkreślić, że dzisiaj dobrze funkcjonowała i obrona, i atak. Dokładnie. Myślę, że każda formacja zrobiła to, co się od niej wymaga i to przyniosło korzystny rezultat. A jak ty się czujesz na lodzie po drugim meczu, po powrocie? No nie jestem jeszcze w optymalnej dyspozycji i czuję to, ale myślę, że z każdym meczem będzie coraz lepiej, także jestem spokojny. Nie ma za wiele czasu na odpoczynek, bo już w niedzielę gramy z Toruniem. No ta intensywność niestety na koniec tego sezonu regularnego jest bardzo dużo. Czy wam to jakoś przeszkadza? Myślę, że to jest takie dobre przetarcie przed playoffami. Tam też nie będziemy mieli czasu na odpoczynek, także tylko grać.